Witam serdecznie na kolejnym unboxingu. Tym razem, bo będzie to telefon LG G6 wraz z kartą pamięci 128 GB. Zapraszam na unboxing oraz recenzję. Telefon dostałem w ofercie z jednej z sieci. Tak jak mogliście rok temu widzieć test routera od tego samego operatora. W tym roku przedłużałem ofertę na telefon i wybrałem LG G6. Zastanawiam się nad kilkoma modelami, ale padło na tego. Pudełko czarne, klasyczne. W zestawie mamy ściereczkę z logo LG. Oto nasze cudo, piękny, czarny G6. W zestawie mamy dokumentację całą wraz z kluczykiem, chociaż ten kluczyk jakiś dziwny. Ja będę używał swojego kluczyka, którego mam przypiętego do tego pendrive'a od Huawei'a. W zestawie mamy ładowareczkę z wejściem USB 1.8A, dodatkowo kabelek. Telefon LG G6 już ma inne złącze, czyli tak zwany typ C. I tutaj mamy w małym pudełeczku słuchaweczki. No to zwykłe słuchawki douszne. No powiem, że nawet niezwykłe. Po pierwszy raz się spotykam, że w zestawie były słuchawki w oplocie. Jestem pozytywnie zaskoczony. Mikrofonik, odbieranie przycisków, logo producenta, ale tylko jeden zestaw gumeczek. Na razie słuchawki nie będą nam potrzebne. Tak oto się prezentuje nasz LG. Przyciski, głośności, tacka na kartę pamięci i karty SIM, głośnik, mikrofon, port USB typu C, czytnik linii papilarnych, podwójny aparat i podwójna dioda doświetlająca, gniazdo słuchawkowe i drugi mikrofon oraz głośnik i przednia kamera. LG G6 to telefon z procesorem czterordzeniowym Qualcomm Snapdragon 821. Mam nadzieję, że będzie się lepiej wpisywał od już wysłużonego P8 Lite 2016. Na pokładzie ma 4 GB RAM, 32 pamięci wbudowanej i gniazdo kart microSD do pojemności 2 TB. Wyświetlacz to 5,7 cala w standardzie 18:9, w rozdzielczości 1440x2880, czyli stosunek 2:1. Główny aparat to 13 megapikseli, w standardowym kącie widzenia 71 stopni oraz kąt szeroki, który daje nam 125 stopni. Aparat przedni ma aż 5 megapiksela i szeroki kąt 100 stopni. Pojemność baterii to 3300 mAh, bateria jest zbudowana. Telefon posiada funkcję szybkiego ładowania Quick Charge oraz, że posiada certyfikaty wodo i pyłoszczelności IP67. No a tu mamy naszą kartę pamięci, która będzie zainstalowana również w tym telefonie, więc pokus pokus. I kartę mamy już w ręce. Aby włączyć telefon, o niestety przycisku power z żadnego z boków nie znajdziecie. Przycisk power jest ukryty w czytniku linii papilarnych. Musimy go
nacisnąć i przytrzymać kilka chwil. Niestety dostajemy informację, że telefon jest rozładowany, więc czym prędzej musimy naładować. Więc oczywiście mój powerbank podręczny, złącze 2A. I do ładowania. Mamy ikonkę, mamy 1% już, więc zobaczymy, jak szybko się naładuje. Zaskoczył. Wita nas Android i LG. Life's good. Telefon posiada płaski ekran, nie to co w przypadku niektórych innych producentów, którzy produkują zakrzywione i na przykład potem jest problem z naklejeniem szkła hartowanego. Kod zaakceptowany. Teraz przejdziemy przez konfigurację tego telefonu. Mamy skonfigurowany nasz telefon. Androida mamy 7.0. Z nakładką Nougat. I usunięte. Aparatu niestety nie uruchomimy. Więc resztę prezentacji oraz testów zaprezentuję i pokażę po naładowaniu tego telefonu. Zapraszam.
G6. Jest to według mnie, trochę go już testowałem, rewelacyjny telefon. Nic się nie przycina, płynnie działa. Aplikacje się uruchamiają bezproblemowo. Mamy dostęp do wszystkiego tego, co otwarliśmy. Możemy w każdej chwili wrócić do tego w bardzo szybki sposób. Możemy też wyczyścić wszystko. Telefon dla mnie jest rewelacyjny. Robi rewelacyjne zdjęcia. Właściwie non-stop używam tylko trybu ręcznego, robiąc zdjęcia. Dodatkowo szeroki kąt jest rewelacyjny. 4 GB pamięci RAM robi swoje. Mam nadzieję, że jak zainstaluję aktualizację Oreo systemu, będzie dalej tak samo płynnie śmigał. Nie zauważyłem ani jednej zawieszki, działa płynnie, jest rewelacyjny, dużo trybów, jest właściwie takim jak dla mnie multimedialnym centrum dowodzenia, w zależności co zainstalujemy. Jak dla mnie telefon jest rewelacyjny, polecam go każdemu, zważywszy, że pojawił się LG G7. Miał on swoją premierę 2 albo 3 maja, teraz nie pamiętam. Więc prawdopodobnie cena G6 spadnie, więc jeśli ktoś rozważa zakup flagowca w niedrogim budżecie, to polecam LG G6. Jest rewelacyjny. Dodatkowym atutem, gdyby ktoś chciał zabezpieczyć swój telefon szkiełkiem hartowanym, to dodatkowo polecam ten telefon z powodu płaskiego wyświetlacza. Nie ma żadnych zakrzywionych krawędzi na wyświetlaczu, co jest rewelacyjne, więc szkło, jeśli takowe nakleimy na ten wyświetlacz, nie spadnie nam, ani nie będzie się odklejało, ani żadne paprochy też podniesienie dostaną. Będzie idealnie przylegało. To by było na tyle z recenzji właśnie tego telefonu. Jak mogliście zobaczyć, nagrywa rewelacyjnie w różnych trybach, robi zdjęcia rewelacyjne też w różnych trybach, przy różnym oświetleniu. Więc ja w zupełności polecam LG G6. Mówił dla Was M7 Hunter i do usłyszenia i zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Siema!